10 ciekawostek o Gwinei Równikowej. Zawsze porusza się temat tych większych czy popularniejszych państw, a my spróbujemy omówić kilka małych, tak naprawdę nieznaczących terenów. Na początek Gwina Równikowa. 10. Gwina Równikowa to najbogatsze państwo Afryki. Przed uzyskaniem niepodległości gospodarka kraju opierała się głównie na produkcji i eksporcie kakao. W 1959 roku była krajem o najwyższym PKB na mieszkańca w Afryce. Odkrycie ogromnych złóż ropy naftowej w 1996 roku i początek jej eksploatacji przyczyniły się do potężnego wzrostu wpływów budżetowych. 9. Kraj ten jako pierwsi zamieszkiwali Pigmeje. Ludy zamieszkujące lasy tropikalne Afryki Środkowej, charakteryzujące się niskim wzrostem, wahającym się od 140 do 150 cm. 8. Tradycyjnie Gwinejczycy mają dwa imiona: pierwsze hiszpańskie i drugie afrykańskie. Po nich padają nazwiska ojca i matki. 7. Pomimo nazwy, Gwinea Równikowa nie leży na równiku. 6. Wszystkie media kontrolowane są przez prezydenta kraju. Pod presją zachodu oraz opozycji na początku lat 90 proces demokratyzacji w 1992 roku wprowadzono system wielopartyjny pomimo formalnych przemian prezydent nadal kontroluje finanse armię oraz środki przekazu 5 każda linia lotnicza zarejestrowana w kraju znajduje się na liście zakazanych przewoźników Unii Europejskiej ze względów bezpieczeństwa 4 w Gwinei Równikowej osoba pełnoletnia średnio spożywa rocznie około 6,5 litra czystego alkoholu 3 dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi osoby prowadzącej samochód wynosi 15 promila w 2010 roku na skutek wypadków drogowych życie straciło 80 osób. Dwa w kraju tym ponad 139 tysięcy osób ma dostęp do internetu. Jest to jedynie 19% społeczeństwa i z tych 19% blisko połowa ma Facebooka. Jeden nazwa pasty do zębów Colgate w języku hiszpańskim w odmianie gwinejsko-równikowej znaczy idę się powiesić. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A w komentarzu dajcie znać, o czym chcieliście